Tak na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że marzę o czasach, w których keto stanie się z powrotem normalne. Dobra, witam Cię kolejny raz przy tablicy, a dziś tematem jest, jaki wariant diety keto wybrać. No bo jak wiadomo, zaczął się nowy rok, no to pierwszy typ ludzi to oczywiście nowy rok, nowy ja, nowa ja, ktokolwiek. No po prostu chcą schudnąć, bo jak wiesz, jest to najpopularniejsza i najbardziej skuteczna do tego celu dieta. Na keto naprawdę można szybko schudnąć w bardzo prosty i smaczny sposób. Inny typ człowieka natomiast, no to jest ten, który poczytał sobie o diecie keto i se tak popatrzył, kurde, to ta dieta tak odchudza i w ogóle reguluje hormony i uzdrawia, a ja sobie tak spieprzyłem to życie, całe życie jadłem te pieprzone cukiereczki, burgerki, a teraz nie mogę nawet się wysikać, bo nic nie widzę, gdzie sikam nawet. No to ten typ człowieka oczywiście naturalnie przejdzie na keto, no bo on chce po prostu widzieć to, co kiedyś widział pod spodem, nie? No i oczywiście czuć się lepiej, być weselszym człowiekiem, no też po to. Natomiast ostatni typ człowieka to ten typ, który po prostu dietę keto zna już od lat, od 10, od 20, a nawet i więcej. Jak widzisz, nie jest otyły, a po prostu choruje na jakąś przewlekłą chorobę typu cukrzyca, może jest to jakiś początek Alzheimera, a może nawet właśnie epilepsja, którą dieta keto bardzo dobrze hamuje. I nawet ja jestem tym typem ostatnim człowieka, który przeszedł na keto, bo młodzieńczy trądzik rujnował mi życie, a teraz go po prostu nie mam, gdy jestem na diecie keto i to jest po prostu coś wspaniałego. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, zapraszam Was na ten film, w którym pewnie już ktoś teraz zadał sobie pytanie, no dobra, ale to co, całe życie będę 20 gramów węglowodanów, tak jak wszyscy trzymał, to co, to nawet nie wyjdę już z kolegami na pizzę zasraną nawet, nie zjem se pieprzonego cukiereczka, tak samo z tym olejem, to będę do mordy lał oliwę cały czas zamiast węglowodanów moich? To co to za życie? Sprawdźmy w takim razie i postarajmy się też przywrócić normalność diecie ketogennej, a nie potem odmawiacie pierogów na Wigilii. Jestem z powrotem. Jak widzicie, rozróżniamy bardzo z grubsza tak naprawdę dwa takie typy diety ketogennej. Jest to dieta odżywcza i dieta terapeutyczna. Jedną i drugą dietę musimy zacząć ketoadaptacją. To już każdy wie. Dużo filmów robiłem o ketoadaptacji. Możecie sobie sprawdzić na przykład ten film. Natomiast, jak możecie zauważyć tutaj te słupki, to są oczywiście makroskładniki, te bardzo popularne, które przez lata myśleliśmy, że są filarem żywienia, jednak okazało się troszeczkę inaczej, bo bardzo ważne też są mikroskładniki, mikroelementy, witaminy, aminy i tak dalej. Diety ketogenne, jak widzicie tutaj, wyróżniają się przede wszystkim czym? Niską zawartością węglowodanów. Bardzo niską, niektóre nawet. Natomiast wszystko to, co powyżej, jest to już dieta tak zwana low carb, czyli na polski ładnie brzmiąca niskowęglowodanowa. Co to znaczy? No, przyjmuje się, że to jest 130 gramów węgli dziennie i wzwyż. Jeśli szukasz dobrego miejsca, w którym rozpiszą Ci taką dietę, to oczywiście zrobimy to też na kocurketonline.pl, gdzie serdecznie zapraszam. Będzie to oczywiście dieta z opcją nadzoru dietetyka. No i dobra, no ale ktoś teraz zapyta, to po co na tym keto jesteś, jak tu sobie możesz więcej zjeść węgli i w ogóle będzie super. No, przede wszystkim te dwa segmenty diet, keto i low carb, różnią się tym, że tutaj chodzi nam o indukowanie produkcji ketonów w wątrobie, głodzimy na tyle nasze rezerwy glikogenu, czyli cukru, mówiąc prościej, w naszym organizmie, aby rozpoczął się proces produkcji ketonów w wątrobie. I te ketony oraz tłuszcze wtedy stają się naszym jakby takim głównym źródłem energii, więc nie korzystamy już jedynie z węglowodanów, a możemy korzystać i z jednego, i z drugiego. Natomiast dieta low carb polega na tym, że jak są ketony, to jest ok, jak nie ma, to też jest ok, bo jest dużo węgli. Więc taka jest podstawowa różnica między tymi dwoma segmentami. No teraz ktoś zapyta, to dlaczego węglowodany? A nie mogę sobie białka na przykład ograniczyć, a węgle i tłuszcze jeść? No tak to nie będzie działało, bo jednak węglowodany to czysty cukier w jakiejkolwiek postaci. Czy są to złożone węglowodany, to też zawsze podczas tego rozkładania złożonych węglowodanów, no odczepiane są po kolei części, aż w końcu zostaje ta sama glukoza, co jest w cukrze zwykłym, prostym. Natomiast no białko ma dużo mniejsze możliwości konwersji w cukier. Nie wiem, czy Wam opowiadać o tym? Oczywiście naprawdę trzeba przesrać strasznie to białko. To nie tak, że wiecie, o, białka 80 gramów i tyle, bo zaraz nas wywali z ketozy. No nie, oczywiście, że możemy jeść tego białka naprawdę dużo, ale też nie ma sensu, bo to białko marnuje się później. Ono nie jest wykorzystywane tak dobrze, jak białko w granicach rozsądku. Naprawdę zwykłemu człowiekowi wystarczy 1 gram białka na kilogram masy ciała, natomiast trenującym, takim jak ja czy ty, 1,5 grama do 1,8 grama na kilogram masy ciała.
ciała. Żeby budować mięśnie, żeby po ludzku móc zeżreć całe żeberko, a nie wyrzucić, bo mnie wywali z ketozy. No to też jest takie, naprawdę, pamiętajcie o tym. Białko naprawdę trzeba strasznie mocno przeholować i nie przejmowałbym się jakoś specjalnie tym białkiem. Dopóki nie będziesz przekraczał jakichś chorych, takich posranych ilości białka w stylu 400-500 gramów, jak słynni Kirgizi z Omska, na których zrobiono badanie, bo oni tyle jedli, oni tam mieli w diecie 400-500 gramów białka właśnie. Jedli samo chude mięso, nic więcej nie mieli, no i potem sprawdzili ich, a oni w wieku 30 lat przekwitali już. No, może oczywiście białko powodować szybsze starzenie, są na to też badania, ale tak jak mówię, no to trzeba być głupim, żeby tyle żerać mięsa, nie? Także jak na keto wyjdzie ci jak co jakiś czas 2 gramy białka, 2,5 grama, nic się nie stanie, spokojnie. Oczywiście trzeba sprostować, że nie jest to takie zdrowe jak 1,5 i 1,8, but still. I dobra, zaczynamy nasz proces ketoadaptacji, to akurat musi każdy przejść. Oczywiście to nie jest tak, że tutaj o tak ma być i koniec, nie? No to wszystko zależy tak naprawdę od jednostek chorobowych, od stanu zdrowia, w jakim wchodzisz na keto, jakie miałeś problemy wcześniej, co żarłeś, czy żarłeś na przykład same tam burgerki, jakieś pizzunie i tak dalej, inne takie gówna, no to wiadomo, że to będzie troszeczkę inaczej wyglądać, w zależności od twojego właśnie stanu zdrowia, czy nawet psychicznego. Jednakowoż, chodzi nam o to, żeby ograniczyć bardzo mocno węgle. Od 20 do 50 gramów się przyjmuje w dzisiejszych czasach. W szczególności cukru. Trzeba na cukier uważać na te adaptacje. Po co tak robimy? Żeby oczywiście wyczerpać rezerwy glikogenu i musieć zacząć produkować ketony. 20-50 gramów to jest umowna liczba, bo tak jak mówię, im większa aktywność, tym szybciej tak naprawdę wypalisz wszystkie te swoje rezerwy glikogenu i znam na przykład gościa osobiście, który zaadaptował się na 150 gramach węglowodanów. Gość, który bardzo dużo biegał. Żeby nie padochnąć na przykład na treningu, w pracy, w żłobku, gdziekolwiek co robicie, no to musimy oczywiście zastąpić dotychczasową energię inną. Teraz będziemy korzystać z tłuszczów. Nie tylko z tych, które podamy właśnie sobie z zewnątrz, tylko i z tych tutaj całych rezerw, które naodkładaliśmy przez całe życie. Logiczne, nie? No tak, ze swojego osobistego przykładu i z moich bliskich, którzy przeszli bardzo skutecznie na keto przez adaptację, było to, że jeśli chodzi o źródło tłuszczu, bardzo fajnie na samym początku dołożyć sobie nieco źródeł, które zawierają dużo cholesterolu. To znaczy, adaptować się na jajkach, na maśle, na śmietanie, na smalcu, tylko żeby nie zawalić tylko to, bo wiadomo, że trzeba pamiętać o innych źródłach też tłuszczów zdrowych, takich jak jedno nienasycone, oliwa i tak dalej. Nie tylko o to opierać, ale o co mi chodzi? Tłuszcz z cholesterolem dużo efektywniej zapycha. Dużo łatwiej poskramiasz swój apetyt, stąd nie ciągnie cię też do słodkiego. Nie zapominaj tutaj o tłuszczach z ryb, omega-3, EPA, DHA, nawet z oleju lnianego dobrej jakości, ALA, kwasy jedno nienasycone z oliwy, bo po prostu to keto ci się sypnie. No i teraz najśmieszniejsze, czyli to, co niektórzy myślą, że ich czeka, więc tylko tu. Węgle cały czas w ryzach 20 gramów, nie więcej. Co ty jesteś, baba, że musisz zjeść zielone warzywa, sałatkę? Po co ci to? Nie, trzeba z mięsa też wszystko wyciągniesz. Po co ci więcej węgli? 50 węgli? 80? Po co ci to? To jest ci to niepotrzebne w ogóle do niczego. No i niektórzy sobie teraz zaczynają myśleć, no to jak, no to Jezu, przecież, ale z kolegami bym chciał sobie wyjść na piwko, no na pizzę czasem, no raz na 2 tygodnie, chociaż co na piwko? Co ty jesteś, baba czy chłop? Nie idzie się na piwko. Teraz prawda objawiona na ten temat, bo tak zawsze mawiają akolici, którym też pewnie byłem te 7 lat temu, jak przychodziłem na keto. Wiadomo, jak jest coś nowego i się jeszcze nie wie, a podania są takie, jak były, no to po prostu się z nich czerpie. Prawda objawiona? Now. Nawet nie powinieneś być na takim modelu keto, tylko na tym. Na tym modelu odżywiania w stylu keto powinno być maks jakieś 1% ludzi, którzy faktycznie mają schorzenia, które potrzebują leczenia. Jest to przede wszystkim niedoborowy system. Tego nie da się prowadzić na tyle efektywnie, żeby wszystkie minerały, witaminy uzupełnić do tych granic, których potrzebujemy. Więc bardzo często ludzie, którzy prowadzą dietę terapeutyczną do 20 gramów węgli, potrzebują na przykład nadzoru lekarza, który podaje im magnez, potas, sód, wszystkie minerały i witaminy, których im brakuje na tej diecie. Dlatego pamiętaj, że jeśli ktoś powie ci 20 węgli do końca życia, to nie. To jest dieta lecznicza dla odpowiednich przypadków. Dla takich, co sobie na przykład zesrali życie jedząc burgerki, cukierki, albo po prostu urodzili się z jakimś schorzeniem już genetycznie. Natomiast człowiek, który nie cierpi na przewlekłe choroby, czy tam jakieś inne cywilizacyjne, stąd przechodzi od razu tutaj. I teraz kolejny szok. Tutaj będzie mniej milimoli ketonów we krwi niż tutaj. Bo terapeutyczna ketoza po to jest potrzebna. Więcej ketonów potrzebują po prostu ci ludzie, żeby żyć zdrowie. Natomiast my potrzebujemy siedzieć na przykład w tym zakresie, a nie w tym zakresie. I to nie jest tak, że ten jest lepszy od tego, bo ma więcej.
Żyjemy w chorych czasach, ja wiem, że im większe, tym lepsze. Teraz tak się, tak to wygląda. Im większe, tym lepsze. Jak gość zrobi masę 100 kilo, to jest lepsze od tego, co ma masę 80 kilo, nie? Ale zwykłego człowieka, który chciał po prostu uzdrowić swoje życie, czuć się lepiej, mieć więcej czasu dla siebie, powinien interesować właśnie ten model. Czyli taki, który ja stosuję. Trochę więcej węgli, 50, 80, w zależności tak naprawdę jaki masz wysiłek fizyczny. Niektórzy siedzą tylko na kanapie, no to oczywiście tych węgli pewnie będzie 30, bo inaczej nie wejdzie w stan ketozy. Natomiast większość z nas trenuje, większość z nas jest ojcami, matkami, lata za dziećmi, więc mamy tego wysiłku dużo. Nie bójmy się dokładać tych węgli, na przykład z zielonych warzyw wysokobłonnikowych. Naprawdę można tutaj próbować. Spróbuj sobie co tydzień zwiększyć 15 gramów węglowodanów, na przykład w diecie. Zobacz sobie tym glukometrem, czy ci spadło dużo ketonów, czy lepiej się czujesz, czy gorzej się na tym czujesz, bo nie wiadomo, czy niepotrzebnie na tym kisisz. Zjedz te owoce sezonowe, borówki, truskawki, maliny, te wszystkie nasze polskie rzeczy, które rosną w polskich lasach i na polach. Zjedz to. 30 gramów węgli? Co ci się stanie? Zesrasz się? No chore. Bo on musi być 24 godziny na dobę w ketozie. Jak raz wypadniesz na 2 godziny, to co się stanie? Najgorsze, że niektórzy potrafią strasznie wypaczyć tą ketozę terapeutyczną, bo na przykład ma 20 gramów węgli, czy tam 10 nawet, ale je jakieś tam kiełbasy same, wiecie, z biedry. No fajnie, że tych ketonów jest 1,5 mg na litr, no ale co w tej kiełbasie jest? No fajnie zjeść raz na 2 tygodnie, raz na tydzień taką kiełbaskę z biedry, z grilla, no ale z tej kiełbasy no nie będziesz miał błonnika, nie będziesz miał witamin, minerałów, które znajdują się bardzo gęstych odżywczo produktach, takich jak brokuł, jarmuż i tak dalej. Jeśli chodzi też o wartość tłuszczu, to mityczne 80%, bo niektórzy też są na tym strasznie zafiksowani. 80% ma być, muszę dobić do 80%, bo nie będzie ketonów, to muszę se do mordy oliwę wlać. Albo nie, smalcu samego se zjeść, chociaż nie jestem głodny. I co? Przekroczyłeś 80% z oliwy, to już nie zjesz na przykład ryby? Omega 3? Wywalisz, bo tam to ważniejsze, żeby 80% wydolić, a nie to, jakie tłuszcze podajesz w diecie? No to ci powiem teraz w wielkiej tajemnicy, no nie, nie musisz jeść tłuszczu tyle. No nie, może być 70%, może być 65%. Jedz tłuszczu tyle, aż nie będziesz głodny po prostu. Także moja droga, mój drogi, dieta keto naprawdę odmieniła moje życie, bo jeśli wiesz, z czym się borykałem, to wiesz, że dla mnie tylko ketoza. No ale nie modlę się do niej. Jeśli z diety kiedykolwiek uczynisz ideologię, to wiedz, że no niestety, no to się zacznie w końcu sypać, bo to nie jest życie, a jest inne wyjście. Nie musisz latać tak z kalkulatorem i patrzeć, o Jezu, 3 gramy węgli przekroczyłem? To już na pewno nie jestem w stanie ketozy, muszę se zrobić post, głodówkę, albo IF-a, cokolwiek. Potem patrzysz na glukometr, o Jezu, 0,3 tylko, a było dopiero 1,5 milimola na litr, to ja muszę chyba oliwy dopić. To jest chore. Dieta keto to nie jest 20 gramów węgli całe życie. Zaadaptuj się i po prostu zacznij żyć jak człowiek. Nie przejmuj się, nie musisz wychodzić 8 godzin na słońce, żeby lepiej później mieć lepszą elastyczność metaboliczną. No to tak nie działa. A już w ogóle mi ręce opadają, jak ludzie piszą, że a to ja nie będę jadł pierogów na Wigilii, a to ja tam są inne dania, to sobie wybiorę. Jak można raz w roku nie zjeść czegoś, co twoja mama albo babcia zrobiła? Ja tego podejścia nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem, bo całe życie się żarło węgle, cały czas po 400-500 gramów i było dobrze, a teraz raz w roku pierogów od mamy nie można zjeść. Naprawdę węgiel można jeść w rozsądnych ilościach. Naprawdę nie trzeba jeść 80% tłuszczu, 300-400 gramów tłuszczu, zalewać się i po prostu żygać tym tłuszczem. Jedz tłuszcz, aż nie będziesz głodny. Oczywiście, może być go dużo, ale nie na przykład z jednego źródła tylko, bo jeden wybierze tylko oliwę, drugi wybierze tylko smalec, trzeci wybierze tylko rybę, czwarty w ogóle żadnego w ogóle nie będzie jadł tłuszczu, tylko on będzie białko jadł. Czemu muszą te skrajności wszędzie być? No czemu? Jak nie może być tak normalnie? Dzięki wielkie, że byłeś ze mną w tym filmie. Pamiętaj, że mam ogromny szacunek do osób, które oglądają do końca. Szacunek również i dla ciebie, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie. Życzę ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka, trzymaj się. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod ciebie pod nadzorem dietetyka. Zapraszam cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!